wytargane z baranów mięcho przyczyniło się do zapełnienia kolejnych słoików frykasem pod tytułem gulasz z czerwonego mięsa na wywarze z czerwonej porzeczki. Zatem wszystko na czerwono, ale na szczęście apolitycznie. Zawartość koszy, kiedy je otwieram, wprawia mnie w chorobliwy nastrój, bo non-stop przybywa różnych rzeczy. Przez myśl mi nawet przeszło, że mógłbym zrobić konkurencję handlarzowi i otworzyć własny kramik, nawet ze zgniłym rabarbarem włącznie. Rosnąca ilość pełnych słoików wymusiła na mnie kopanie piwniczki. W trakcie wydobywania kwarcu trafiłem na jaskinię z kryształami ametystu, tak więc pierwsze koty za płoty, jeśli brać pod uwagę kolekcjonerkę. Co ciekawe, grota wypełniona też była luminescencyjną formą życia. Liście drzew i krzewów poczęły przybierać rdzawy kolor, uświadamiając mi przemijanie czasu. Na wczesnojesienny żer wybrały się też dwa czarne niedźwiedzie. Pewnie w okolicy pojawił się niedźwiedzi czosnek. Witam Was bardzo serdecznie, moi drodzy, Benek z tej strony i zapraszam do Vintage Story. No i co? I mamy 15.05, 5 sierpnia, przedostatni dzień tej wakacyjnej przygody. Niech będzie, że wakacyjnej, no w tym sensie, że dla nas tutaj w rzeczywistości wakacyjnej, a w gierce, no po prostu, nadejdzie wrzesień i tyle. Tak, o rany, bo ja tu mam te wszystkie kryształy, zapomniałem całkiem o tym, bo znowu jakiś czas nie grałem, no prawie cały tydzień. Miałem ponagrywane odcinki i po prostu z tego korzystałem i zamieszczałem dla Was. O, tu się narobiło. Już tyle znilizny. To było do przewidzenia, ale do kompostnika pewnie jakiegoś czy coś w tym stylu na pewno się przyda. Ja nie znam tych wszystkich mechanik tutaj. Tutaj mamy 2,1 dnia, jeszcze te 6 kawałków mięcha. Ej, czy jesteśmy w stanie zrobić jeszcze jakiś koszyk? O, chyba nie bardzo. Tutaj te fabuły sobie będziemy czytać zimą, kiedy nie będzie za bardzo możliwości wyjścia i hasania po podwórku. Dla mnie istotne jest legendarny kilof z brązu cynowego. Zobaczcie, o kurczę, nam się udało wydać. Mistrzem kowalstwa nie jestem, mistrzem wylewania stygla. Może tak. Będę musiał tak, na pewno wylać sobie kolejny kilof i to musowo. I będę chciał sobie oddać tutaj, to znaczy wlać rozgrzany brąz cynowy do tych sztabek. W związku z tym, działając szybko, w miarę szybko, potrzebowałbym miedzi i potrzebowałbym cyny. Mamy do rozbicia jeszcze tutaj miedź rodzimą, tutaj jest miedź rodzima, o matko, tej miedzi trochę będziemy mieli. I nie wiem, czy nie warto zrobić tego już teraz. Tak więc zabieram to do siebie. Biorę młoteczek. Młoteczek, a nie kurde, jakąś co tu wziąłem za badziewie. Boże, ten buzdygan ze złomu, to jest dziadostwo. Cyk. Osiemdziesiąt sztuk. 336, zobaczcie, ale pozbyłem się dwóch miejsc, w sensie, że tutaj w koszyku, ale tylko jedno nam zajmie, czyli jedno mamy puste w takim wypadku. Jest 18.01, ja myślę, że mam na tyle czasu. A, burza, wietrzycho jak tralala, tak więc to nie jest lecący meteor. O, naprawili teksturę księżyca z tego co widzę, ale mnóstwo chmur się tworzy. Ja pobiegnę szybko do tego jeziorka, bo ja chcę zebrać jeszcze troszeczkę orzypałek jeszcze, żeby zrobić na szybkiego kosz jeszcze jeden. Wiecie, żeby schować te szlachetne kamyczki. Nawet nie szlachetne kamyczki, tylko kryształy, może tak. Ta geoda też mnie tej mierzi, a ona będzie rozwalona, ale w pewnym momencie, jak już będzie ku temu. Więcej czasu i więcej miejsca w ekwipunku, no i więcej miejsca w samym domku, bo będę chciał oczywiście piętro zrobić.
Zimą też przeznaczę czas, bo myślałem o tym, żeby pobawić się w rozdzielenie tych wszystkich punktów umiejętności, które już udało nam się zdobyć dotychczas. Tylko po prostu szkoda mi na to czasu, bo jest bardzo dużo rzeczy do zrobienia. Ja wiem, że na tym tracę, ale my nowy rok, przez zimę sobie to zrobimy, kiedy będzie mnóstwo czasu, żeby siedzieć po nocy. Po nocach i rozdzielać te punkty i wtedy to zrobię i wejdziemy, że tak powiem, na wiosnę z nowymi osiągnięciami, możliwościami, nie? Ile ja tutaj tego już nazbierałem? Bo mi się wydaje, że 64 i 52. No i pięknie, no. Żyć nie umierać, o to mi chodziło. Aktywność wyrw jest średnia, także nie ma się czego obawiać. Mnie cieszy to, że mamy tutaj 10 bruku z granitu plus 64. Drzwi też mógłbym sobie zrobić. Tutaj będzie tyle tego przenoszenia, tej zabawy. Już mam już pewną koncepcję, śniła mi się. Dwa koszyki. Dwa koszyki, myszki Miki. Dobra. I teraz tak. 18, o mamo. Tu się zaczyna znowu kłopot robić. Matko, ile my tych koszyków mamy? To wszystko zniszczę. Ale mogę już teraz tu przerzucić sobie te śmieszne kryształy i te robaczki też. Najbardziej cała skrzynka zarąbana. A to miałem podpalić, nie? Tylko wiecie, odbiegałem i bałem się, że znowu o tym zapomnę. To mi się roztopi. Aha, bo tu jeszcze muszę troszkę torfu zebrać. Ej, no i węgiel też mi będzie potrzebny. Nie mam co do tego wątpliwości. Mieszają mi się te skrzynki. Już nie wiem, gdzie co mam. I to jest takie troszeczkę denerwujące. Już chciałbym mieć porządek. A po to też tapki robię, bo najwyższy czas, żeby zrobić kuźnię. I teraz tak, żeby o tym pomyśleć. Ja tu chcę być w zamkniętej przestrzeni, także potwory, do widzenia, nie wejdziecie mi tutaj. Jak to wygląda teraz? Dobra, ja się zajmę podłogą. Zaraz będzie 900. Już słychać pajaców. To fajnie zmienia barwę, nie? Całkiem inaczej wyglądało, z takim delikatnym nalotem patyny, jeśli chodzi o tą miedź. To jest 1084 potrzebne. Tu mamy 1300. Możliwe, że jedna wystarczy. Chociaż w razie czego dam dwie, bo wiecie, jak to pamiętacie, jak to ostatnio wyglądało, nie? Temperatura rośnie i to będzie 1,5 minuty 80 sekund. Mam nadzieję, że... Patrzcie, rozłożyłem 100 jednostek, co stworzy mi 500 tutaj. Będę na przyszłość wiedział, że... No, to jest 9 do 1. Tu już proces zachodzi, tutaj wzrośnie do 1300. Myślę, że w tyglu będzie na tyle gorąco, że dwa te węgle w zupełności starczą. No ale to nie będę wiedział, zanim się nie przekonam. Ile ja mam garnków schowanych? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Są już uszczelnione. Na co mi te schody tutaj? I na co mi ten cholerny aun? Jak ja mam tutaj już kolejny koszyk pusty, nie? Żeby to wrzucić, to... No. Ale syf, ale syf! Tym mięsem sobie podjem, o! Oj nie, nie miałem racji. A może? Może się myliłem? W
sensie, że tu jest na tyle wysoko, tu jest już na tyle nisko, ale tutaj w tyglu cały czas zachowana jest temperatura, zobaczcie, tutaj rośnie i ona tutaj w tym momencie stoi. Ale nie spadałaby chyba tak drastycznie, do 1084 stopni musiałaby spaść, żeby przestać się wytapiać. No, 500 jednostek to trochę jednak jest, także... Także tak czy inaczej będziemy mieli zaraz do odlania tutaj ten tygiel. No i tutaj oczywiście chowam to coś. Mamy troszeczkę tego kilofu z brązu cynowego na 250 uderzeń jeszcze, bo ja planuję sobie budulca jeszcze sporo przed tą zimą wyharatać. Kolejny kilof jest bardzo pożądany. No i sztabki. Okej, tygiel pusty. Ponownie go za jakiś czas wykorzystamy, a teraz idziemy nadal działać. Ja bym chciał wyjść, wiecie co? Właśnie jeszcze tą jesienią, tak jak wspominałem. Nie wiem, całkiem prawdopodobne, że tutaj w te pobliskie góry. Ja się wkopię po prostu w materiał skalny i będę wydobywał kruszec do budowy właśnie za pomocą niebieskiej gliny tych bloków, które nam pozwolą na zabawę w taki sposób właśnie, w jaki robię to teraz. O, jak to dobrze, że one nie spadły, to mnie cieszy. To ja mogę stamtąd... No nie łaź mi po sztabkach rozgrzanych. Derwiszem nie jesteś. Żeby nie czuć bólu. I ta skrzynka też nie powinna spaść. Bardzo dobrze. Czy ja nie chciałbym z nimi powalczyć? Ile ja tu mam tych włóczni? No tylko 3. A widzicie, już się chce tutaj do mnie dobrać, idiota. Warto z nimi walczyć, bo jak widzieliście, może zębatka wyskoczyć. Ale też jakaś żywica, jakieś coś zawsze się przyda. Tak więc chyba sobie wyjdę powalczyć troszkę z nimi. No zimą będzie więcej czasu na te wszystkie zabiegi, których teraz dokonujemy tutaj w domku. Aktywność wyrw średnia. No chodźcie, chodźcie patałachy. Rzucił mimo wszystko nim. Widzieliście? O to chodziło. Wyskoczyła nitka! Kurczek, ty gnoju, ty! Jak śmiesz! Mieliśmy trochę miejsca w plecaczku. To mnie cieszy, że to już te lniane sakwy, które mamy... Patrzcie, zębatka mi skoczyła. O tym mówiłem! Opłacało się tu wyjść. Tak, ale jesienny koloryt. Już widzę wszechobecny, już widać plamy na tych... tutaj... tej ziemi porośniętej delikatnie trawą. No tam powpadało kilka pierdół z tego co widzę. Oczywiście zapchaj dziury, jakby nie było. No ale zaraz trzeba będzie to porozkładać. I pójdziemy z rana, druga 50, pójdziemy z rana kopać. Pójdę kopać. Czy my mamy na sobie zbroję? Mamy, w to całkiem dobrym stanie. No, słychać przyszli znowu. Dobra. Ja wiem, że ja tutaj mam porozkładane te wszystkie. A co ja z tego zrobię? Składnik na... O, zębatkę zardzewiałą. Ła, już działamy. Działamy.
No ale my będziemy bogaci, jak ja to przerobię zaraz. O i pozamykałem, a chciałem jeszcze powrzucać to. Czy to było złoto? Tak, mamy dwa razy złoto. Miałem wrażenie, że gdzieś to spadło, ale skoro są patałachy, to powalczymy z nimi. Chodź. Ale mi dał tutaj teraz naprawdę atrakcyjne rzeczy. Dobra, zamykam to na razie i jeszcze raz porozkładamy. Środki, metalowe części, a sól, kamień wapienny to... Wapno, on się w wapno zamienia. Oni czasem rzucają, może warto by było cholera zbierać ten wapienny. Nie wiem. Tu mam zębatki. I mamy ich już... 49. Te zawartości koszyka to jest po prostu dramaturgia jakaś. Dawaj mi tu. Tu 15 rzecz, ten krzemienny kamyczek. Drewno opałowe, na jaką cholerę mi tutaj. Ten budulec. Dobra, niech tutaj będzie, nie? Tutaj misiaczka z żarciem, żebyśmy wiedzieli, że w każdej chwili możemy sobie pozwolić na... zaspokojenie głodu. I sól. I biorę kilo w drugi, jeszcze zapomniałem o tym, że przecież to jeszcze mogę... wziąć ze sobą. Teraz tak. No, widzieliście to. I teraz wbijemy się tutaj gdzieś w nie wiem, w tą skałę. Czy nie będzie mi i czy nie będzie wam żal? Tu będzie takie dziursko. Nie, no nie będzie. Dlaczego by miało być żal? Dobra. No to zbieramy materiał. Śmiał się przekopać na drugą stronę. Na drugą stronę tej góry. Jak tak po skosie poszedł, to wyszedł tutaj na tą łączkę, ej. Cholera. Nie warto by było zrobić tego tutaj. No nie? Albo nawet tu. Dajemy. Dajemy czadu. Robimy sobie tunel. To trochę misterna robota będzie, ale odpłaci się. Odpłaci się materiałem budulcowym. Ale też bardzo szybką możliwością dostania się tutaj w te rejony. Bo tak to musiałbym być tutaj, gdzieś tutaj schodzić. No, a tu będzie bezpośrednio wejście na ten cały teren. Czemu by nie? Każdy projekt w jakiś sposób zachwyca. Ale czy fajnie będzie, że... na trzy wysokie? A, dlaczego by nie? Może kiedyś będzie i na trzy wysokie, i na trzy szerokie. Na tą chwilę mógłbym nawet ten cały kilofil, ten następny, po prostu na to poświęcić. No kurczę, patrzcie. Jest cyna. Także od domku też nie będzie zbyt daleko, trzeba biegać, żeby cyny się obłowić. Mogą być całkiem pokaźne złoża w tej górze. I zobaczcie, mamy znowu złoża cyny. Czyli warto kopać w górach.
I czuję to, bo to można trafić, wiecie, teraz no, mogę trafić na ołów, mogę trafić na boraks, na różne rzeczy mogę trafić, których dotychczas na przykład nie mam. Więc jakaś tam szansa pewnie jest. W Minecrafcie to samo. Trzeba zejść na odpowiednią głębokość i wtedy można szukać diamentu. Nieraz wiąże się to z powodzeniem. Więc tutaj wygląda bardzo bogata jakość. Nie no! Już do lamusa odchodzą wszystkie pozostałe. Chyba że cyna w ogromnym stopniu będzie potrzebna do stopów z czym innym. Ale że są bardzo bogate. I to ile od domku? Taki kawałek. No tutaj też mam bogate. Tylko że tu są bardzo bogate, a tu są bogate. Tu mamy translokator, tu mamy translokator i tu jest translokator. Więc no. Wyróży to bardzo dobrze na przyszłość. Na przyszły rok, bo ja tutaj nie zamierzam wcześniej tego dokonywać. Najważniejsze dla mnie jest egzystencja tu i teraz. I budowa. Budowa. Świetnie, że mamy brąsynowy, jest z kilof, a nawet jest jeszcze w kieszeni drugi. To może powiem w plecaku, bo w kieszeni składany. Jak scyzoryk. Czy ja tu zbieram jeszcze jakiś inny rodzaj materiału? Kamień granitowy i dioryt. Mhm. Czyli złożoność skał. No jakby nie było, geologia, nie? Geologia pełną gębą. Ale bardzo szybkim tempie uzbierałem 325 sztuk tego kamienia. Super. Popatrzcie, poszło tylko połowę kilofa. A ile mamy do... O, jeszcze kawałek. Kawałek do przejścia jest. Jakie to przykre, że mamy ostatni dzień sierpnia. 8 rano, 9 rano. Czy czasem na barana nie warto byłoby się wybrać jeszcze? Mhm. Tak. Biegnę szybko do domku. Ach, jest tu wyrwa. Biegnę szybko do domku. I a takie dekoracyjne kamienie to mógłbym w sumie tu zostawić, jako taki głazik leżący. Ale chciałbym wrzucić do domu te wszystkie swoje rzeczy, które mam przy sobie, i pobiec tam, w tamten rejon, gdzie byliśmy, na tych baranach. No jest kawałek jednak spory. Ale ja bym chciał pozbierać po drodze jeszcze owoce. Na co mi dwie siekierki tej? Dawa, jedną też się powiesi. Tylko gdzie? Tylko gdzie? Chciałoby się rzec w dupie. Tu. Dobra, biegniesz, bo czas nagli. Trzeba żarcie gotować. Ura! Ja cię chętnie bym zagonił do kurnika. Tylko kurnik trzeba zrobić, nie wiem. Na to wygląda, że chyba w przyszłym roku będziemy się zajmować zwierzyną, a nie... To jest czerwona porzeczka i bardzo dobrze. Mięso na wywarze z czerwonej porzeczki to rarytas w tych stronach. A tu jest z czarnej porzeczki owocujący, tylko ja nie chcę tego zbierać. Za domem na pewno będziemy mieli tego dużo. Okej. I teraz tak, jak my tam... To było tutaj, nie? Nawet przy tym jeziorze mógłbym sobie pobiec. Troszeczkę źle pobiegłem, no ale trudno. Ja wiem, że gdzieś tu widziałem po drodze... chyba jakieś zboże. Jak nagrywałem... No, to znaczy jak lepiłem odcinek, jak składałem, to widziałem chyba, że biegnąc tędy coś leżało. Ale gdzie to dokładnie było, to już teraz nie kojarzę. Zresztą na każdym kroku można trafić na tego typu rzeczy. Też tych geod tutaj naprawdę mnóstwo jest. A może mi się po prostu wydawało. Bo tak co... O! Pasternak! Tego jeszcze nie było.
czerwona woreczka. Oj, chyba coś wpadło do wody. Patrzcie, jak spiernicza. Dobra. Okej. Okay. Się chciał za zbożami rozglądać. Ten pasternak tam będzie rósł, mam rozumieć? Nie, no nasiona dostałem. Go zlikwidowałem. One chyba losowo są generowane w świecie. Te wszystkie roślinki. Muszę pamiętać, że tam niedźwiedzie na mnie czekają. A ja jestem kruchy i rozpływam się w ustach. Brata bliźniaka nie mam. Okej. Okej. No może miedź na tą chwilę nie jest mi potrzebna, ale... No. No dobrze, wróży na przyszłość. No i temu służą właśnie takie wyprawy, no. Muszę pamiętać o tym, że dni są coraz krótsze, jest godzina 12, więc... Nie będę mógł tutaj do 21 sobie swobodnie hasać. Pasternak, no jak już był jeden, to i będzie drugi, nie? Aj, szkoda. Istniało ryzyko, że nic z niego nie otrzymam. A czy to jest torf? To jest torf, ale tego torfu chyba jest w brud wszędzie. To jest sekwoja, nie? Nie? Tak, to jest sekwoja, taka pojedyncza. Niech sobie tu rośnie, bardzo ładnie się komponuje tutaj w tym terenie. O, no, z całą resztą. Nie, bo ja nie chciałem sadzonki spadać. Co mi... Kostkę skręcił? Jest pajęczyna, ale my tych pajęczyn to będziemy mieli tam koło siebie bardzo dużo. A tutaj to można... O! No i wszystko. Tutaj niby też. Żeby nie spotkały nas niespodzianki, nie? No. My tu wszędzie byliśmy, tak, byliśmy. Widzę, że jest na zielono. Taki płot też mógłbym porozbierać. To by było całkiem ciekawe. Grubo ciosany płot wiekowy, nie? Od cholery. Po co mi tak, kurczę? Ten topór. Wszystkie tego typu budowle mógłbym w taki sposób traktować. Ten płot mi się przyda, już mogłem na to wpaść dawno temu przecież. Nikt z was nie podpowiedział mi tego, że można wykorzystać taki płot. Chyba ścieżkę gdzieś tam zbierałem, z tego co kojarzę. Tą ścieżkę też będzie można gdzieś porozkładać, ale taki płot? Kurde, jak znalazł. Na co on nam tutaj? Wiesz, my w życiu tutaj nie zamieszkamy. Z tych teleportów też raczej nie będę czerpał korzyści, bo po co? Jak mam blisko domu tyle. A też te siekierki się do czegoś przydały. Gdzie te barany są? No, gdzieś tutaj były na tym pagórku tam. Rabarbar był, ale nie będę go zbierał. Tego rabarbaru sporo zgniło. A może by się przydał po to, żeby zgnił? Tego to się jeszcze nakopiemy. O. Kolejne płotki. Dawaj mi to. Może będzie można ogrodzić te lamy tam. Alpaki w sumie nawet. Bo to nie lamy, tylko alpaki. To spokrewnione są, kuzynostwo. Ale widzicie, na poczet tej jednej siekierki głupiej, która już w tym momencie zniknęła, właśnie wskoczyły. O, dużo szybciej wydobywa. Ja myślałem, że trwało się zwiększa, a tutaj się okazuje,
że tak naprawdę to też dużo szybciej można kopać, ej Boże, kopać, rąbać. Tamtej budowli nie byłem. O! O tym mowa. O! O tak. Ile ma miejsca? No, znaczy tak, dzika stokrotka. Na co mi to? Dzika stokrotka, trawa, kamień granitowy, pozłotka, dok, szczaw to był chyba, jałowiec, coś tu jeszcze. Na co mi to? Na co mi to? Jak ja mogę nagrobek opierniczyć teraz? To kilofem zostało zniszczone. Czy ja to miałem zrobić łopatą chyba, nie? Dwie marchwie, spodnie dozorcy, 7 litrów, te duperele w sumie, nie? No i dobra. Był sobie nagrobek. Ale tak. Ten się kuźwa zaczął na mnie wkurzać, idiota. Dobra. Mam nadzieję, że te strzały tu będą. No są. Jeden baran. A te kości zostawiam, niech tu leżą. Chyba wykorzystam łuk. No, bardzo bierny. Nie zdarza się to. No ale z polowania wracamy zadowoleni. I korci mi jeszcze to, zanim będziemy wracać do domu. Z 16:53. Inula. A co to jest Inula? I don't know, I don't know. Tam coś jest. O proszę. Jakie ruinki. Wszędzie coś. Tu nie mam mowy o nudzie. Za każdym razem, gdzie tylko się pojawimy, to coś można zebrać, coś można. W sumie. Ja baj, baj. Rabarbarem sobie mogę podjeść, nie? Podnieść sobie poziom kwasów żołądkowych. Zabieram płot. Kurczę, wypadł. Klatka piersiowa. Na jaką cholerę mi klatka piersiowa? I teraz się przekonam. No, nie wypadają z nich pajęczyny. Co najmniej dziwne by to było. Tu jest jeszcze płotek. Czyli płotków też już nie wezmę. Cholera, trzeba do domu wracać. Zobaczcie, kurczę, słońce zachodzi. To nie jest fajne. Tu są jakieś fajne ruiny, widzę. Znaczy fajne czy nie fajne, no ale... Ale są. Tak, bo ja tutaj będę musiał zaznaczyć sobie kropeczką. Oj, tu jest jeszcze jedna ruina. Cholera. Bym chciał to.
sklepie. Na magazyn się przyda. O, odwiedzone. Znowu mi coś wpadło, nie? Zniszczone łóżko. Zniszczony stół. Zniszczone łóżko. A jest. I tu jest zbiór. Czy zbiór nas interesuje? To mogę wyrzucić w sumie. A ze zbioru to przeważnie wypadają dwie różne rzeczy. No i wypadły. Aha, bo jest jeszcze książka. O! Kopanie, 50 punktów doświadczenia, wow! O, zaczyna się, aktywność średnia, no i dobrze. Ja nie chciałbym, wiecie co, też koło niedźwiedzia przebiec i chyba teraz odbijemy tu. Nie, bo one dwa tu były, dwa tu siedziały. To pobiegnę tak, żeby przebiec wokół jeziora. W sumie, gdybym zrobił... A, bo tu mam domek. Dobra, też ni w dupę, ni w... No nie powiem co. Ale żeby się wyrymowało, to może być ni w dupę, ni w teatralną trupę. Biegnie z pustą miską. Dajcie jeść, kuźwa, dajcie jeść, bo ja już prawie umieram. Z głodu. No i jesteśmy nad tym słynnym jeziorem. Stary niedźwiedź mocno śpi, chociaż nie wiem, czy on tak do końca stary jest, ale na pewno śpi. Moglibyśmy w sumie przebiec, tylko czy szelest krzaków i kwiatów go nie przebudzi, bo byłby wtedy problem. Za kilka dni zaczyna się wrzesień. A co się z tym wiąże? Jesieni. Lecą liście z drzew, bo to jesień idzie. Tra-la-la-la-la-la-la-laj. Dobra. Chrum, chrum, poreczkę chrum. A raczej chrup. Chrum, chrum to świnka z poreczką robi. Ale całkiem prawdopodobnie, że również się uświniłem. Aha. No dobrze, wystarczyło tylko... stanąć nie tak jak trzeba, a już mamy efekty. Ale pajęczynę zbieram. Dlaczegoż by nie? Pajęczyna to na tyle wątła struktura, znaczy w mniemaniu pająka pewnie nie, bo łapie pewnie pokarm dla siebie. Ale jak dla porzeczki, jak na rozwalanie to porzeczką, to całkiem spoko. O matko... Jak ja tu mam niebezpiecznie, czy ja nie powinienem właśnie tego wszystkiego płotem ogrodzić? Mam tego płotu trochę, może by warto było. Patrzcie, ile ja naniosłem znowu szpargałów. Przecież ja nie mogę. Marchewka. O, mamo. Co ja tutaj właśnie... kowadło wziąłem do ręki. O, rany, jak ja tego nie chciałem zrobić. O, mamo, dobra. Kurczę, tak, garnek kładź. A co, ja nie odzyskałem jednej sztuki? A nie, dobra, jest. Pomyślałem, że straciłem. Strzał widziałem tyle, co miałem. 5 sympatek i kowadło. No kowadło to niech tutaj już teraz stoi przy łóżku, nie? No a tutaj to mięso, 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 mięso. 8 tłuszczu mam, więc razem będzie 9. Tu będzie pajęczyna. Gdzie te płoty wrzucić?
No tu jeszcze mamy miejsca na 3 słoiki plus 4, który będzie do jedzenia. No i świetnie, myślę, że to na zimę starczy. Jak myślicie? Chyba tak. Jest. No i do słoiczka. Słoiczek sobie traktujemy tłuszczem. Ale nie bądź taki rozrzutny. Chowamy do środka. No i co? I kolejna porcja gulaszu nas czeka, żeby ją wykonać. Dawaj tutaj. 2, 3, 4. A, mimo wszystko to nie, no nie zrobimy tych 4 słoików. A, niech się tam wszystko skopci. No to znowu stracimy porzeczkę. Chyba, że zaczniemy ją jeść. Bo za domem i tak mamy. Więc dieta owocowa. Na noc się owoców nie je. Już nie, kiedyś to mówiłem, ale... powiedzmy, że skorzystam z tego, skoro są. No to je zjemy. Aktywność wyrw średnia. I co, walczyć z nimi? No, mogę zrobić jeszcze sobie... 2 porcje. W sumie. Ale nie wiem, czy warto je wtedy do słoika. A może? Nie, do słoika nie. Zostawimy je w garnku, tak jak myślałem wcześniej. Ale zaraz będziemy mogli wykorzystać jeszcze kolejny słoik. Kilof z brązu cynowego, jak widać. Już na wykończeniu. A drugi mamy w plecaczku. Pójdę drążyć skałę. Tylko jeszcze zajmę się tym kolejnym słoikiem. O! Jeśli lubicie wykonanie w moim stylu grę w Vintage Story, to zapraszam do subskrypcji. Wszystkim dziękuję za suby, które zostawiliście. Zostawiliście też łapki w górę i komentarze. Bardzo serdeczne dzięki. To, tak jak mówię, buduję do tego, żeby wysłać wam kolejny odcinek z tej wspaniałej giereczki. A teraz żegnam was, trzymajcie się i do kolejnego razu.